Szkoda, że ona zrezygnowała z tych ciężarów. By osiągnęła w ciężarach, może nawet więcej, na pewno więcej i byłaby medalistką i olimpijską, i świata, robiła przysiady z ciężarem. Zresztą w książce jest 240 czy tam 260 kg. To jest bardzo dużo. Ja przysiadałem 340 kilo, także co to 100 kilo mniej między mną, a wagi są nieporównywalne. Aczkolwiek jej w młocie wyszło dobrze, ona właściwie tak. Czego się nie złapała, to i szło. Także to taka była. Taki egzemplarz był. <grystanie> Kamila miała podobno ja się teraz dowiedziałem z książki <grystanie> miała moment, że zaczęła gwiazdorzyć. Ja nawet nie wiedziałem o tym, ale to było krótko miesiąc, dwa. Chłopaki podobno z jej grupy właśnie postawili ją do pionu, powiedzieli, że przestała gwiazdożyć, żeby była sobą, żeby była taka jak była na początku. I dlatego ja tak z Kamilą rozmawiałem. Chodziło mi o to, żeby jej uzmysłowić to, że mistrzem to musisz być pod każdym względem. To raz. Nie tak tylko o wrzucaniu młotem. Nie? Im jesteś większym mistrzem, tym powinieneś być bardziej skromnym. poszła do tej policji, osiągnęła to, co była do sierżanta, zdaje się, doszła. W szkole tej w Legionowie właśnie chłopaki mieli z nią bardzo duży kłopot, bo jak były ćwiczenia właśnie związane z tam, y, to się tak jakoś fachowo nazywa, interwencje i y, środki przymusu, czy coś takiego, no to y, ona sam na sam z instruktorem, no to on miał problemy, Bronić się przed nią, albo znowu się jej założyć jakieś tam, nie wiem, czy kajdanki, czy to, czy tamto. Te damskie, babskie wieczory to były tylko dla nas, dla Kamili i dla mnie, byłyśmy tylko we dwie. Mąż wtedy pracował na bramce, na dyskotece, więc wychodził w te soboty, bo robiliśmy je w soboty. Tak przy okazji robienia czegoś można się bardzo dużo dowiedzieć, nie zadając pytań. Myśmy sobie tak siadały, to paznokcie malowałyśmy, to brwi wyrywałyśmy, maseczki jakieś robiłyśmy, kupa śmiechu, kupa żartów, ona opowiadała jak było na obozie, co tam robili, jakie, jakie różne wrażenia. Więc na początku bardzo mi ich brakowało, bardzo, bardzo nie mogłam po prostu mówię, o tu bym się siedziała z Kamilą, tu bym to robiła, o tym byśmy rozmawiały i ten, no ale nie tego. Ale one były cudowne, ja do tej pory o nich pamiętam. Po Olimpiadzie y, postanowiliśmy wyjechać z Kamilą, no i zdecydowałyśmy, że pojedziemy na Cypr. Jesteśmy w hotelu. Kamila mówi, mamo, wreszcie odpocznę, będę mogła robić co chcę, bo tutaj chyba nikt mnie nie zna. No i poszłyśmy sobie od razu, jak przyjechałyśmy na plażę. Więc moja Kamila mówi, to ja się poopalam, Topless. No to więc się opalała, może dwie godziny. Topless. Była taka zadowolona, mówi Boże, jak fajnie, mamo, wiesz, jak tak nikt na Ciebie nie patrzy. A co się okazało, że tam było chyba z 80 osób z Polski i ci, co byli na plaży, też byli z Polski, ale później się okazało, że było bardzo fajnie i tam zobaczyłam y, pierwszy raz popis Kamili właśnie taneczny. Odwaliła, przepraszam, taniec na rurze. <róża> Ale był taki ten taniec na róże, że tak rozruszała facetów, nie tylko. Więc było to super. No, takie dostała oklaski na stojąco. I ona właśnie nie miała takich zahamowań, jeżeli chodzi o swoją figurę czy o swoją jakąś tam, tak. Ona miała taką, tyle tej kobiecości w sobie, że to nawet było ładne, piękne, takie fajne. Kamila przyszła do mnie i mówi: Wiesz, mamo, ale y, chyba coś z tym Marcinem wiesz, bo on jednak fajny chłopak się okazał, bo to tak i tu rozma mamy wspólne tematy, mamy to, mamy o czym rozmawiać i tak jest fajnie nam w, w towarzystwie, tak? Robert nie wiedział o tym, że ona tak na poważnie, bo Robert zawsze uważał, że yy, no chłopak to może w głowie namieszać, może nie za wcześnie, może jeszcze nie tego, więc ja byłam tą osobą, która przekazała mojemu mężowi informację, że Kamila ma chłopaka. Mąż nie do końca był zadowolony, tak? I tak powoli żeśmy rzeźbili, tak? <laughs> Żeby było wszystko dobrze. Ale ja się dziwię temu, dziwię się te... Że Kamila bezpośrednio nie powiedziała, że jest taki, tak. Aczkolwiek zawsze jej mówiłem, że słuchaj, ty jesteś postawna osoba, jesteś konkretna, także chłopaka no, musi sobie wybrać takiego, żeby on pasował do siebie, nie jakiś tam neptek taki chudy, żeby wiesz, no, no, no nabrał te 30 kg to jest sporo, żeby, żeby nabrać i mięśni, i wagi, nie. To jest taka fajna, ciekawa historia, taka normalna, nie, nic nie przesadzone, nic nie tego yy, taka, taka życiowa. Każdy może zobaczyć, jak jest naprawdę realnie życie sportowca, który ciężko pracuje i chce dążyć do jakiegoś mistrzostwa.